Jest czwartek, 6 grudnia. Dzisiaj usłyszysz słowa, które są podsumowaniem kazania na górze. Poproś, aby były inspiracją podczas tej modlitwy. Otwórz swoje serce i uszy i daj się poprowadzić Duchowi Świętemu. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Zagubiłem się, Panie mój, gdzieś zasypany w ziemi głęboko byłem i usłyszałem Twoje słowo, ja Cię uwolnię, a Ty mnie uwielbisz. I przyszedłeś do mnie, tam z wysoka, z nieba, do mych ciemności, tam odkopałeś, odnalazłeś mnie. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, który mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Żyć zgodnie z tym, co mówi Jezus, jest trudnym zadaniem. Oznacza rezygnację z wielu swoich przyzwyczajeń. Czasami potrzeba też oczyszczenia swoich intencji i zostawienia na boku dobrych postanowień. Takie doświadczenia sprawiają, że człowiek staje się mocny. Jak to wygląda w Twoim życiu? To ważne, kim jesteś.
Twoje życie jest takie, jakim sam je tworzysz. Ciekawe, czy zastanawiałeś się nad tym, jak można by je zmienić? Coś udoskonalić, z czegoś zrezygnować? Żeby zobaczyć, jak ważne jest, aby Twoje życie miało mocny fundament. Pomyśl i wykorzystaj teraz ten moment. Co chcesz powiedzieć Jezusowi? O co Go poprosić? Słowa Jezusa z tekstu Ewangelii, które mówią o Królestwie Bożym i budowaniu domu na skalę albo na piasku, przypominają o tym, że ważne są nie tyle deklaracje, co konkretne działania i ich efekty. Dotyczą one zresztą nie tylko naszego odniesienia do Boga. Święty Ignacy powie, że miłość polega bardziej na uczynkach niż na słowach. A jaki jest fundament duchowego domu, który budujesz? Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Podziękuj Jezusowi za dar tej modlitwy i za wszystkie jej owoce. Proś Ducha Świętego o światło i moc do bycia człowiekiem czynu, a nie deklaracji. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.